mi zależało, żeby pan mógł te bryły tu pokazać, nie? Bo ja powiem o skali, jak gdyby, która jest ważna. Fajne to jest, ale da się to zrobić. A co chcecie ode mnie? No, musi pan profesor przyjechać i w Radomiu powiedzieć, że to jest realne i że to można zrealizować. To nie ma sprawy, to mogę w tym i w tym dniu. No i to wystąpienie profesora załatwiło całą sprawę, to znaczy nikt już nie powiedział, że to jest niemożliwe do zrealizowania. Jest przygotowany hak pod powieszenie jakiejś instalacji. Może to by była jakaś rzeźba. No ja to jeszcze jej żartowałem na dole, co to mogłoby być, ale myślałem, że to będzie architekt steczką biegający po urzędzie. O wnętrzach nic nie mówiłem. Nie, o Pendereckim muszę. Może o Włodarskim jeszcze, bo to był dyrektor, który no w zasadzie może powiem też, no muszę, wypada mi powiedzieć o nim. Zdzisław Włodarski, Boże, żeby znowu nie pomylił imię. Zdzisław, ówczesny dyrektor szkoły. Na dawniowym siedzeniu, coś bieleje się w cieniu, to siedziała w bieliźnie niewiasta. Jedną ręką swe oczy kryła wpukla warkoczy i pierś kryła podrobek bielizny. Drugą ręką od łona odpychała ramiona kręczącego u kolan mężczyzny.